Cześć. Ja dzisiaj do Was wyjeżdżam z nietypowym tematem. Wziął się on z tego, że tak naprawdę od czterech miesięcy jednym z moich podstawowych zajęć w ciągu dnia jest karmienie, bo karmię piersią. No i tak jak niektóre ambitne mamy, które bardzo podziwiam, w trakcie tego karmienia sięgają po książki. I czytają. Ja totalnie nie potrafię tego zrobić. Ja się zupełnie nie potrafię skupić. Biorę książkę i potrafię jedną stronę czytać trzy razy i nic nie zrozumieć. Ja nie wiem, czy mózg mi po prostu wypłynął z tym mlekiem. Nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, że zwyczajnie poszłam na łatwiznę i zaczęłam odpalać Netflixa. Bardzo proste rozwiązania jakie przyjemne. Od zawsze jestem fanką bajek. Kocham bajki, kocham bajki. A moim top of the top są bajki Disneya. Jak wiecie, bajki Disneya ociekają w ilość księżniczek. Tam jest ich po prostu mnóstwo. Jeszcze później zaczęli robić całe serie z księżniczkami, nad, z którymi już nie nadążam. Ja już nie mam pojęcia, jak są te nowe księżniczki, kim one są. Jest tam Merida Wale Waleczna. Ja tego nie oglądałam. W ogóle w całe szczęście, że znam Elzę. Ja jestem fanką Jasmine. Jestem fanką kopciuszka. Zawsze czułam z nimi jakąś taką więź. Chociaż jak byłam dziecko, dzieckiem, to bardziej się bawiłam w nale, biegając na czworaka po dywanie, niż w kopciuszka. Jakoś tak mi bliżej było do bycia lwem. No ale przerodziło się to z czasem w bycie ogrem. Skąd w ogóle temat bycia ogrem? Jak byłam malutka, mój dziadek nazywał mnie księżniczką. Jak pewnie większość dziadków nazywa swoje małe wnuczki. Ale jakoś nic z tego nie wyszło. Tą księżniczką próbowałam być jeszcze w podstawówce. Jak cię mogę, jeszcze starałam się. Ale nie, ale nie. Zauważyłam, że tych rycerzy nigdzie nie ma. Zauważyłam, że moje życie w ogóle nie idzie w stronę, w którą bym mogła tą księżniczką zostać. I musiałam zacząć walczyć o swoje. Musiałam zacząć się domagać, bronić. Więc w efekcie czuję się bardziej jak ogr. Jak po prostu warczący, ziejący cebulą ogr. Tutaj nie myślcie sobie, że śmierdzę, czy coś. Nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, że e, znacie Shreka. Bo to, tak jak mówię, jestem fanką bajek. I Shrek na samym początku był takim totalnym odludkiem, który dbał tylko i wyłącznie o swój interes, Dbał o swój dom, dbał o swój, swoje podwórko, o, o to, żeby miał coś na talerzu, czyścił swoją kanciapę, dbał o to, żeby jemu było dobrze. Nie nazwałabym się w tym momencie egoistką albo egocentryczką. Bo nie, bo jestem kobietą, a to jakoś tak nie idzie w parze. Można być egoistką, być kobietą, ale nie pociągniesz tak długo, bo zazwyczaj nam kobietom na kimś zależy, prawda? Ale z drugiej strony, próbując walczyć o to, co, na czym mi zależy, próbując wywalczyć to, na czym mi zależy, nagle się okazało, że potrafię być po prostu brutalnym ogrem. Potrafię tupać nogą. Nauczyłam się tego. Żaden rycerz tego za mnie nie zrobił. Mam wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie mój sposób na życie. Mam wrażenie, że dużo tych ogrów i w większości są to kobiety. Bo mimo tego, że powinniśmy być delikatne i tak naprawdę emanować taką niewinnością, to, to nie, no nie da się. Nie, nie żyjemy w tych czasach, kiedy się da. Po pierwsze, nauczyliśmy się mówić i bardzo dużo mówimy. Umiemy powiedzieć, jakie mamy zdanie. Co czujemy. Umiemy wyrażać emocje, umiemy o nich rozmawiać, albo przynajmniej próbujemy. A jak nie umiemy, to krzyczymy i robimy. Jak to mój mąż nazywa? Sceny. No ale księżniczki się tak nie zachowują. Księżniczki nie, nie robią scen. Księżniczka siedzi i nic nie mówi. I się zachowuje tak, jak wypada. Totalnie nie czuję się księżniczką. Mam takie wrażenie, że przestałam się zachowywać jak wypada już w gimnazjum, nie jeszcze, ale w liceum. W liceum totalnie się nie zachowywałam tak jak wypadało. W liceum już miałam swoją opinię, swoje zdanie. W liceum już starałam się być samowystarczalna totalnie samowystarczalna. Na co mi był facet? Jak mi pierwszy mój chłopak, w momencie, kiedy tak zaczęłam się czuć atrakcyjna. Przyniósł róże. Teraz ja sobie pomyślałam, o, mamy tutaj księcia z bajki. A później się okazało, że po prostu chciał mnie szybko zaliczyć. I oczywiście mu to nie wyszło, ale te róże dalej przynosił, no bo wciąż miał nadzieję. A ja stanowczo tupałam nogą, że nie. I wiecie, czego się dowiedziałam po jakimś czasie? Że on nie tylko mi przynosił te róże. Oczywiście cała szkoła wiedziała, że jest moim chłopakiem. To też było niesamowite. Ale oprócz tego jeszcze róże dostawała Basia i Kasia i jeszcze dwie dziewczyny z jego klasy. Oczywiście żadna nic nie mówiła. Każda myślała, że jest tą drugą, którą on będzie adorował po mnie. Jak ja już mu się znudzę. Więc każda miała nadzieję. No ale w pewnym momencie, jak ja go kupiłam po pupcie... po pupci... Po pupcie, jak go kopnęłam po pupci, okazało się, że te wszystkie księżniczki się obudziły i zaczęły ze sobą rozmawiać. No i domyślacie się, że z tego wyszła niezła draka. W każdym razie mój pierwszy książę okazał się totalnie nieksięciem. I wtedy chyba do mnie zaczęło powoli docierać, mimo tego, że to był mój pierwszy, a właściwie chyba pierwszy i pół chłopak, bo ten jeszcze wcześniejszy zupełnie nie był rycerzem, tak zupełnie, zupełnie. Może kiedyś o nim wspomnę, ale myślę o tym, o tym odróż jako o pierwszym. A później byli inni i żaden z nich nie był rycerzem. I przy każdym z nich musiałam dbać o swój tyłek. Co więcej, ja się spotykałam z rycerzem. Wiecie, jest coś takiego jak ruch rycerski. No więc wyrwałam swojego rycerza. Uwaga, wyrwałam go w klubie. Był Dorywczo DJ-em, a właściwie szkolił się na DJ-a. I ten, o co DJ-rycerz, był moim celem numer jeden. Stwierdziłam, że jako tancerka wtedy, że to fajnie mieć chłopaka DJ-a. Bo zawsze ci poskłada muzykę na jakiś show, zawsze ci podrzuci jakiś fajny beat i to takie super. No. Ten mój DJ-rycerz w ogóle też nie był rycerzem. Kompletnie nie okazywał tego, że w jakikolwiek sposób mu na mnie zależało. Ja, jako jedna z tych zdesperowanych dziewczyn, które totalnie nie ogarniają swojej wartości, latałam za nim. Próbowałam mu przywytłumaczyć, a właściwie wyjaśnić, a właściwie uświadomić, że mu na mnie zależy. To jest chyba najczęstsza. Reakcja dziewczyny jak facet ją olewa. Żeby ona próbuje pokazać, co on traci, a właściwie udowodnić mu. Hej, przecież mnie kochasz. Rób coś, a on nic nie robi. No i po rozstaniu z tym oto rycerzem, do którego też musiałam dojrzeć, stwierdziłam, że ja już rycerzy nie będę w życiu szukała. To było, jak już miałam te 20 lat skończone. Właściwie, właściwie, chyba 21, więc dość szybko zostałam postawiona na ziemię z tymi rycerzami. No i w tym momencie, chyba już tak na maksa, skończyło się to moje bycie księżniczką. Już o samej księżniczce to mogłam zapomnieć. Mam wrażenie, że od tego momentu zostałam totalnie ogrym. Każdy później mój poznany kawaler, to była walka. To była po prostu walka o moje prawa, walka o to, żebym była zauważona. Z jednej strony się starał, z jednej strony chciał, z jednej strony po prostu mówił mi, że jestem najważniejsza, a z drugiej strony nic nie robił. Nic nie robił. Nie dbał o to, czy ja jadłam śniadanie. O Boże, a jak już w ogóle zostawał gdzieś na noc u mnie? Albo ja u niego. To wstać? Zrobić śniadanie? Ej, przecież tak robił na filmach. Tak robił w tych komediach romantycznych. Dlaczego on tego nie robił? Nie rozumiałam zupełnie. I wiecie, co robiłam? Ja wstawałam i robiłam śniadanie. I w tym momencie ten ogr nie zamieniał się w księżniczkę z powrotem. Nie, on się zamieniał w Kopciuszka. Ja wstawałam, robiłam to śniadanie i miałam nadzieję, że któregoś dnia on stanie i zrobi za mnie. Oczywiście nie doczekałam tego nigdy. I. Doszło do takiego pięknego momentu już z którymś innym rycerzem, że zamieszkaliśmy razem. Stwierdziłam, że to będzie duży krok dla naszego związku i myślałam, że jego wyprowadzenie się od rodziców i wspólne znalezienie mieszkania będzie też dowodem na to, że on dojrzewa. Dojrzewa do poważnej relacji, bo bardzo ważne jest to, że ja całe życie szukałam poważnej relacji. Poważnej miłości. Ale niestety, jak się wynieśliśmy do mieszkania wspólnego, to okazało się, że jak nie było obiadu w domu, w sensie w naszym mieszkaniu, jakiego nie zrobiłam, to on biegł do mamy i jadł obiad u swojej mamy. Rozumiecie to? Kosmos, kosmos. Domyślacie się, jak ja się czułam. Doszło do tego, że przygarnęłam sobie psa, bo czułam się tak samotnie, że wzięłam sobie psa. I się wtedy na mnie obraził, że z nim tego nie ustaliłam. Że miał być nasz wspólny pies. I że nie liczę się z jego zdaniem. No cóż, całe życie tak to dostawałam pod pupci od facetów. I to się, myślę, kompletnie w życiu nie zmienia do momentu, kiedy nie jesteś świadoma tego, że bycie ogrem nie oznacza bycia kobietą fatalną, najgorszą na świecie. Nie. To oznacza, że po prostu umiesz tupnąć nogą. A jak umiesz tupnąć nogą i tupiesz nogą świadomie, to wtedy się bardzo dużo zmienia. Także, jeżeli tego podcastu słuchały jakieś ogry, to wysyłam wam w tym miejscu piąteczkę. Mam nadzieję, że macie się dobrze i że o siebie dbacie. Jeżeli jeszcze jesteś jedną z tych księżniczek, które mają wyrzuty sumienia, że są księżniczką albo że są nie takie, jak być powinny, to daj sobie spokój. Bycie ogrem jest spoko. Ogr nie musi być paskudnie brzydki i śmierdzący, więc dbajmy o siebie, ale nie zapominajmy o tym, że to nie bycie księżniczką daje ci siłę. To walka o swoje rzeczy, dbanie o swój interes i realizacja swoich marzeń, spełnianie tych marzeń daje ci prawdziwą moc. Więc w tym miejscu, Trzymam za ciebie kciuki i zapraszam cię do słuchania kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że może znajdziesz w nim coś dla siebie.